Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o niesamowicie interesujących sprawach, które będą dla Ciebie wskazówką i wytłumaczeniem wielu pytań i wielu wątpliwości, które może pojawiły się w ostatnich latach. Tym bardziej, jeżeli obserwujesz mnie na bieżąco i tym bardziej, jeżeli w Twoim własnym życiu było w tych ostatnich latach naprawdę trudno. Porozmawiamy dzisiaj o prawie karmy, aktualnym momencie, w którym jesteśmy na Ziemi, czyli w jakim etapie apokalipsy się znajdujemy, z czym to się wiąże, oraz o tym, dlaczego mniej więcej od 2012 roku tyle problemów, tyle trudności gromadzi się w życiu każdego z nas, ale również globalnie to obserwujemy. I na koniec jeszcze dodam taką rodzynkę na torcie, czyli czy to naprawdę tak jest, jak wiele osób, i tutaj jest moje osobiste zdanie, osób, które zupełnie nie mają pojęcia, tylko się domyślają, tylko gdzieś coś tam gdzieś powąchały i już myślą, że zjadły wszystkie rozumy, twierdzą na mediach społecznościowych, że całe zło, które jest tutaj na Ziemi, to są tak zwane obce rasy. Zaczynajmy więc. Jesteśmy w momencie, gdzie wiele osób z nas, czyli w ludzkich ciałach, wiele dusz, ma szansę uwolnić się od ciągu karmicznego. Dlatego właśnie w tym czasie spotykają się na Ziemi nie tylko nasiona gwiezdne, nie tylko dzieci indygo, dzieci kryształowe, dzieci tęczowe i tak dalej, ale spotykają się również dusze, które znają się z poprzednich wcieleń. Dlaczego ten rok 2012 był taki przełomowy i wszyscy o nim mówili? I dlaczego właśnie w tym roku 2012 zaczęło się coś, co szczególnie ludzie świadomi, ludzie, którzy mają stare dusze, mogli odczuwać jako zejście do piekieł. Takim ukoronowaniem wszystkiego był różowy słoń i znamie bestii, o którym wszyscy wiemy. I w tym momencie jesteśmy w tym czasie sądu, ale jesteśmy też w tym niesamowitym momencie, że dochodzi do przełamania się czegoś w życiu każdego z nas, teraz w tym roku 2024, i wiele osób z nas zdało te egzaminy. Wiele osób z nas przeszło przez tak niesamowite doświadczenia, że dzisiaj jesteśmy kimś innym niż byliśmy przed rokiem 2012. I zwróć uwagę, że jeżeli obserwujesz mnie na mediach społecznościowych, to widzisz tą przemianę we mnie, a ja jestem tylko jednym z przykładów, bo w życiu każdego z nas różne takie procesy miały miejsce. I teraz popatrzymy sobie na to z wyższej perspektywy. Wychodzę z założenia, że jeżeli słuchasz mnie, to znasz ceremonię. Wiesz, że mamy tych ceremonii nagranych ponad 200 i była seria od 0, czyli od 1 do 100 i potem od 1 do 199 i potem była seria 200. I ta seria 200 była zupełnie inna niż ta seria do 200. Czyli ta seria powyżej 200 to już był taki niesamowity przełom i tutaj muszę Ci powiedzieć, że te ceremonie dla niektórych osób były bardzo, bardzo trudne, bo te przemiany dokonywały się w nas, dokonywały się w naszym ciele, w naszej duszy, w naszym otoczeniu i w tych przemianach takie trudne tematy, ciężkie tematy, przesłania mogły być źle zrozumiane. Ale zaczynajmy. Rok 2012. Dlaczego mówię o ceremoniach? Ponieważ jeżeli znasz ceremonie, one są wszystkie nadal dostępne i wszystkie nadal aktualne, to wiesz, że dwunastka to jest w wielkich arkanach wtajemniczenia tarota wisielec. Czyli nagle zostajemy zawieszeni głową w dół, a nogami w górę, szamoczemy się, próbujemy się wyplątać i wszystkie strategie ego, które żeśmy wcześniej
używali, żeby rozwiązywać różne trudności, nagle zawodzą. I ten rok 2012. Każdy z nas, szczególnie stare dusze, które mają szansę uwolnić się teraz z ciągu karmicznego, zostajemy zawieszeni w przestrzeni. I zaczyna się czas wyzwań i trudności. I napisz mi tutaj w komentarzu, czy w Twoim życiu też zauważyłaś, albo zauważyłeś, że w tych ostatnich latach było dużo, dużo trudniej niż wcześniej. Możesz też napisać, w jakich dziedzinach Twojego życia występowały trudności. Może we wszystkich. No i zaraz będę tłumaczyć, dlaczego. Te egzaminy, które się zaczęły w tym roku 2012, 2013 to była trzynastka, śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem, czyli to był taki moment, gdzie wiele rzeczy odchodziło z naszego życia i pojawiały się nowe. Potem był rok 2014, czyli alchemia. Alchemia, gdzie łączą się przeciwieństwa i powstaje coś nowego, a jednocześnie alchemia to jest przejście ołowiu, czyli nieświadomości. Tego, co nieświadome, przemienia się w złoto, czyli w świadomość. No i potem był rok 2015, żeby było śmieszniej. 2015 to był diabeł, czyli kim jest diabeł? Diabeł to kłamstwa, manipulowanie, oszukiwanie, okłamywanie, fałsz, udawanie, zakładanie masek. To jest diabeł. Diabeł jest królem materii. I w tym roku 2015 w życiu większości z nas, starych dusz, ten diabeł się pojawił. Czyli takie szeptanie do ucha, prowadzenie na złą drogę i pojawiły się wyzwania życiowe, które były trudne do pokonania. Wiem, o czym mówię, bo pracuję z tysiącem ludzi z mojej społeczności i wiem, że większość z Was przez te procesy przechodziła. Potem mamy rok 2016. Czym jest szesnastka? Szesnastka jest oczywiście wieżą, zniszczeniem fundamentu. I w życiu wielu osób z nas nastąpiło to zniszczenie fundamentu. I na pewno pamiętasz, że właśnie w roku 2016 był pierwszy taki niesamowity pożar na wyspie Maderze. I na pewno to pamiętasz, że pożar doszedł do magicznej oazy, ale udało się go zatrzymać, obszedł tą magiczną oazę dookoła i magiczna oaza została jako jeden, jedyny zielony punkt na całej zachodniej części wyspy Madera. Idziemy dalej. 2017. Któż z nas nie pamięta roku 2017? Narodziny. Narodziny. Tego, co nowe. Rok 2018. Zderzenie z podświadomością, ze wszystkimi traumami, ze wszystkimi wyzwaniami, ze wszystkimi naszymi słabościami. I nagle rok 2019 i wydaje się, że wyszło słońce, że z tej ciemności nagle słońce wychodzi i teraz już wszystko będzie pięknie i pozytywnie. Nic bardziej błędnego. To było tylko zmanipulowane przez istotę mroku, zaświecić takie słoneczko, które możemy nazwać sztucznym światłem. I wtedy w tym roku 2019 wielu z nas zauważyło, że wyskakiwały takie gwiazdki, no nie? Takie gwiazdki na moment, czyli na moment się zapali jakaś gwiazdka w duchowości, na moment się zapali jakaś tam gwiazdka w show biznesie, na moment się zapali jakaś tam gwiazdka w normalnym biznesie, ale tylko na moment. Niektórzy oślepieni tym blaskiem mogli polecieć do tego światła i sparzyć sobie skrzydełka. I potem następuje co? 2020. Nowa era. Nowa era i nowy początek. 2021. Wszechświat, czyli szansa na to, żeby pokonać żmije w Twoim otoczeniu, cały fałsz,
żeby dokonała się transformacja wewnętrzna, która cię uwalnia od czegoś, uwalnia cię od więzów, które sobie sama narzuciłaś, narzuciłeś albo zostały na ciebie narzucone. I popatrz, tutaj mamy cały ten proces różowego słonia, czyli dzisiaj już możemy powiedzieć koronę, prawda? Wcześniej nie mogliśmy używać tych słów, bo zaraz by dany film czy dany podcast został usunięty. Teraz jest wielkie halo, halo. Dlaczego żeście wcześniej o tym nie mówili? Ja mówiłam cały czas. Znamię bestii i różowy słoń. Znamię bestii i różowy słoń. Jeżeli ktoś tego nie słyszał, to naprawdę powinien chyba pójść do lekarza i sobie przebadać słuch. Idziemy dalej. Rok 2022. Co to jest za rok? To jest rok, w którym po prostu jest tyle cierpienia, jest tyle wyzwań, jest tyle bólu, jak chyba nigdy wcześniej. Rok 2023 to samo. Emocje skaczące, wszystko co się dzieje globalnie, wychodzą jakieś stare rzeczy, jakieś dziwne rzeczy. Nie wiemy, jak to przyporządkować. Szukamy odpowiedzi, a tutaj są same sprzeczne informacje. Nie wiadomo w ogóle, czego się trzymać. A czego się należy trzymać? Światła w sobie. Wiary, światła, zaufania. I rok Smoka 2024. I to jest rok przełomowy. Dlaczego powiedziałam Wam na początku tego roku, że to będzie rok, w którym albo przegrasz wszystko, albo wygrasz wszystko? Jeszcze mamy troszeczkę czasu. Przed nami teraz będzie pełnia księżyca w listopadzie. Potem mamy w grudniu, wiadomo, nów, później pełnia, święto światła i 12 magicznych nocy. Przez cały ten czas 12 magicznych nocy będziemy bardzo intensywnie pracować. Dlatego to, że teraz jest troszeczkę przerwy takiej, pytacie mnie, a kiedy mentoringi, dlaczego nie ma odpowiedzi na te wszystkie pytania? Wszystko będzie w swoim czasie. Cierpliwości, wszystko jest zapisane, przygotowane, wszystko zostanie omówione. Tylko teraz jest czas retrospekcji, teraz jest czas listopada, czas śmierci, gdzie coś powinno odejść z Twojego życia, żeby się uwolnić, żeby rozbłysnąć na nowo razem z tym świętem światła i w tym czasie tych 12 magicznych nocy przejść najważniejszy proces w życiu każdego z nas. Czas uwolnienia się od karmy, czas uwolnienia się od ciągu karmicznego. I co to oznacza? I teraz będę odpowiadać na pytania, które są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I te pytania, może nie każdy miał odwagę, żeby je zadać. Były osoby takie odważne, które je zadały, które to wypowiedziały na głos. Ale większość z Was, jestem pewna, że sobie tak gdzieś coś myślała w kąciku, a nie za bardzo, no czy to zapytać, czy nie zapytać, jak to w ogóle zjeść. I teraz tak, osoby mało świadome albo osoby, które mają taką tendencję stale szukania nowego przewodnika, stale szukania kogoś nowego, kto im coś powie, co im wytłumaczy, jak ten świat funkcjonuje, mogły się odsunąć z mojej społeczności, szukając tego światła w ciemności, mogły natrafić na sztuczne światło, ale jestem pewna, że wszystkie osoby, które do dzisiaj zostały i które są ze mną, bez względu na to wszystko, co się działo, to dzisiaj zrozumieją cały ten proces. Pytanie, które jest jednym z pytań niewypowiedzianych przez moją społeczność, to jest pytanie, jak mogło dojść do pożaru magicznej oazy? Pani Mario, czy to jest pani karma? Czy to w ogóle jest karmiczne? Jeżeli popatrzymy na to z zupełnie innej perspektywy, z wyższej perspektywy, nie z tej perspektywy żaby czy tego człowieczka takiego zaplątanego tutaj w ego, tylko z tej wyższej perspektywy, to wszystko staje się jasne. Wyspa Madeira, gdy została skolonializowana przez Portugalczyków, to zanim Portugalczycy wjechali na tą wyspę, to stacjonowali na wyspie Porto Santo, tej sąsiedniej, którą znamy z naszych ceremonii, między innymi,
czy z czasów ze mną. I z tej wyspy przez 7 lat palili Maderę i jej mieszkańców, których podobno tam nie było, ze strachu, że będą musieli stawić czoła takim trudnościom jak Hiszpanie na Wyspach Kanaryjskich. Znamy wyspę El Hierro, też ją znamy, prawda? Wszystko znamy z moich nagrań. I przez to przez 7 lat ją podpalali. 7, ta symbolika. Z 7 górami, za 7 rzekami było 7 krasnoludków. Zwróć uwagę, jaka to jest karma. To ja Ci mówiłam już wiele, wiele lat temu, że miałam takiego przyjaciela, który gdy się dowiedział, że to na Maderze zdecydowałam się założyć magiczną oazę, to chciał mnie wszystkimi sposobami od tego oderwać. Czyli wszędzie tylko nie tam, wszędzie tylko nie tam. Ile ja się musiałam nasłuchać, ile ja spotkałam się z takim niezrozumieniem z jego strony, a raczej zrozumieniem głębszego i niezrozumieniem mojego działania. Ponieważ to jest wyspa przeklęta. To jest wyspa przeklęta. Po pierwsze przez tych mieszkańców, którzy zostali spaleni żywcem. Po drugie, oczywiście nie mówi się o tym w historii, ale jak się wejdzie w dokumenty, to jeżeli widzimy, że stacjonowali na Porto Santo i podpalali wyspę i bali się na niej wylądować, no to co tam było? Co tam były? Myszki i ptaszki? Idziemy dalej. Kolejna karma, to jest karma niewolnicza. Na wyspie Maderze przez bardzo długi czas było niewolnictwo i to cierpienie jest wszędzie, wszędzie. I jeszcze jedna karma jest na wyspie Maderze, a mianowicie z czasów Atlantydy. To tam były portale, tak jak i na Wyspach Azorskich, to tam były portale do podziemi. I ja wybrałam właśnie Maderę, żeby stworzyć magiczną oazę. I tutaj takie malutkie podkreślenie, ponieważ dziewczyna, która u mnie pracowała, szerzy takie bzdury i kłamstwa na mediach społecznościowych, że magiczna oaza to jest mój prywatny ogród. To nie jest mój prywatny ogród i każdy sobie to może sprawdzić i może sobie to sprawdzić w Google'ach i wszędzie indziej. Magiczna oaza to jest punkt akupunktury. W tym najciemniejszym miejscu stamtąd energia zakotwiczona tam rozchodzi się po całej wyspie. I jak myślisz, dlaczego, gdy ja tam założyłam oazę 15 lat temu, 15 lat trwał ten cały proces, czyli diabeł, dzisiaj będzie to diabeł, w przyszłym roku to już będzie 16, 17 i tak dalej, to był to moment, gdzie na Maderze było kilku takich starszych ludzi, którzy chodzili po górach jako turyści. Co zrobiły nasze rytuały dla Matki Ziemi? Co zrobiła oaza? Miliony turystów na Maderze. Miliony. Wszyscy ciągną na Maderę. Dlaczego? Czy ktoś sobie zadał to pytanie, dlaczego? Dlaczego nagle coś takiego się dzieje? Dlaczego ta nieznana wyspa nagle tak rozkwitła? I kolejna rzecz, moim zdaniem bardzo ważna, tą ilość turystów możemy sobie po tym popatrzeć, że teraz rząd Madery wprowadza opłaty za szlaki turystyczne. Więc możemy sobie wyobrazić, jakie to są masy, które ściągają z całego świata dokładnie do tego miejsca. Czyli karmiczne miejsce, gdzie jest karma pożaru, ognia, zniszczenia. Zniszczenia natury i ciągłego, jeżeli ktoś z Was ma rodzinę na Maderze albo znajomych na Maderze, to lepiej im tego nie mówić, chyba że zauważycie, że zaczynają się takie rzeczy robić. To jest miejsce, w którym rozchodzą się pary. Przekleństwa niewolników, klątwy niewolników, wudu i tak dalej. To wszystko jest tam obecne. Jak ja przyjechałam na Maderę, to poznałam moją sąsiadką, była Agielka, wikanka i ona powiedziała: uciekajcie stąd, zanim się tutaj osiedlicie, bo tutaj się dzieją takie rzeczy. I z dzisiejszego punktu widzenia mogę wszystko potwierdzić. Wszystko. I teraz, jeżeli ktoś sobie zadaje takie pytanie, czy to była moja karma, ten pożar magicznej oazy.
To nie była moja karma. To jest karma wyspy, to jest karma miejsca, miejsca, które żeśmy kupili, wszystkich tych działek, których jest, nie wiem, już chyba z 40-50 różnych działek, które stanowią w tym momencie magiczną oazę, czyli od różnych właścicieli. I to miejsce jest napieczętowane tym pożarem, jest napieczętowane tym złem. I teraz zwróć uwagę, jak możemy na to popatrzeć. Każdy wie, że każdy z nas miał sporo ataków, sporo różnych takich negatywnych wibracji, negatywnych energii wysyłanych do nas przez różnych ludzi. Możemy sobie wyobrazić, że ja jako osoba tak znana publicznie, naturalnie również mam swoich wrogów. Nieprawdaż? Czyli ta sytuacja tej karmy, tej wyspy, tego ognia, jednocześnie połączona z różnymi atakami. Dlaczego mieliśmy takie problemy z sąsiadami, czy takie nieporozumienia, nie wiadomo o co? Oczywiście poprzez to te wysyłane energie, ciągle wysyłane energie. Dlatego ja w pewnym momencie przestałam publikować zdjęcia z magicznej oazy. Czy większość z Was to zauważyła, nieprawdaż? Dlaczego przestałam te zdjęcia publikować? Bo jak publikowałam zdjęcia zwierzaczki, które żyły w magicznej oazie, to one po prostu stopniowo były uśmiercane. I to nie jest jakieś widzimisię, tylko to są po prostu efekty czarnej magii. Przestałam zdjęcia publikować, wszystkie zwierzaczki mają się wspaniale. Nie można całego życia spędzać tylko na ochronie. Cały czas tylko chronić i chronić i chronić. Jeżeli coś tworzymy, jeżeli pomagamy tysiącom ludzi na ziemi, to czasami zapominamy o sobie. Ja czasami zapominałam o tym, żeby chronić siebie, żeby chronić moje zwierzaki i tak dalej, bo byłam tak zaangażowana w pomoc dla innych ludzi. No ale idziemy dalej. Czyli ten pożar, który się wydarzył, gdyby to była moja karma, to cała oaza zostałaby zniszczona, a ona została w środku, całe centrum, nienaruszone. A wszystkie te inne krzaczki, roślinki, drzewa, które się spaliły dookoła, dzisiaj minął rok, półtora roku i odradzają się na nowo. A te, które się nie odrodziły, trudno, odeszły, ale na ich miejsce zostały posadzone nowe. Więc gdzie to jest moja karma? Gdyby to była moja karma, to by wszystko zostało zniszczone, a jeszcze my byśmy tam zginęli w czasie tego pożaru, bo nie było drogi ucieczki. Nie było drogi ucieczki. Ile ludzi zginęło w pożarach? Ile zwierząt zginęło w pożarach? Magiczna oaza, z niej nie było ucieczki. A żyjemy do dzisiaj. Więc kolejna rzecz, która miała miejsce w tych ostatnich latach, a jeszcze wracając do tego pożaru, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Sytuacja z sąsiadami. Znamy się, lubimy się, rozumiemy się i tak mogło być od samego początku. Ale nie mogło być, bo publikowałam zdjęcia z magicznej oazy. Każdy mógł przyjść, zobaczyć, gdzie ona jest i zostawić swoje brudy. Teraz już nikt nie może zostawić w niej brudów, bo nie ma dokumentacji, gdzie można by było energię wysyłać. I problem rozwiązany. I dlaczego Ci o tym mówię? Bo może Ty publikujesz zdjęcia w internecie swoich zwierzaczków i one chorują, swoich dzieci i one chorują, albo mają jakieś problemy. To najwyższy czas, żeby je usunąć. Bo wszystkie stare dusze teraz w tym momencie mamy szansę uwolnić się od ciągu karmicznego. Ale mrok nie chce, żebyśmy się uwolnili od ciągu karmicznego, bo on nas chce tutaj mieć w systemie niewolniczym. Na zasadzie sprawca, ofiara, sprawca, ofiara, sprawca, ofiara. Dlatego mrok zrobi wszystko, żeby cię zatrzymać w twoim procesie, i żeby ci utrudniać życie, żeby ci po prostu niczego się nie chciało, brak motywacji, brak inspiracji i wszystko inne i same kamienie pod nogami, żeby ci się nie udało uwolnić z procesu karmicznego. No i idziemy dalej. Drugie takie pytanie niewypowiedziane to jest takie, jak to było możliwe, że u pani Marii pracowały dwie pracownice i one ją zdradziły. I jeszcze teraz za jej plecami robią dalej świństwa i publikują na jej temat. Jak to było możliwe, że to była niby moja karma?
No i teraz myślę, że wiele osób z Was odetchnie z ulgą, bo wiadomo, że wszystko, co robimy w życiu, ma konsekwencje. Wszystko, co robiliśmy w poprzednich naszych życiach, ma również konsekwencje. Czyli każda Twoja decyzja dzisiaj ma jakąś konsekwencję i każda ma jakąś karmę, pozytywną albo negatywną. I teraz coś nagle w Twoim życiu się blokuje, są jakieś straty, problemy. No popatrz na te poprzednie lata i to wszystko jest wiadome. I nagle zaczynasz sobie wyrzucać. Dlaczego ja mam takie problemy? Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłem w poprzednim życiu, że ja muszę tak cierpieć? No właśnie, może wcale nic nie zrobiłaś złego i nic nie zrobiłaś złego w poprzednim życiu, tylko w prawie karmy, w momencie, w którym jesteśmy teraz, mamy niesamowity proces. Jaki to jest proces? My nie tylko zbieramy naszą karmę z poprzedniego życia. My również spotykamy ludzi, którzy mają karmę z nami. Czyli to oni nam zrobili świństwo w poprzednim życiu i dzisiaj ich spotykamy ponownie. Bo Bóg każdemu daje szansę. I również im Bóg daje szansę. I ten człowiek staje przed Tobą oko w oko. Zrobił Ci świństwo w poprzednim życiu. I teraz ma szansę zachować się inaczej. Ma szansę zachować się inaczej. Ale to nie oznacza, że on się zachowa inaczej. Bo zazwyczaj oznacza to, że ta osoba robi dokładnie to samo. I ta osoba zostaje w swoim ciągu karmicznym, mimo tego, że ty się z tego uwalniasz i odchodzisz z całego tego procesu do innego poziomu. Dlatego są w tych przekazach te piękne przesłania, że zostanie wybrane 144 tysiące. A jak ja o tym mówiłam 1000 razy, uważaj, znamie bestii, uważaj, różowy słoń, manipulacja, to wszystko ma głębsze znaczenie. I może dzięki temu w naszym kraju tak mało osób przyjęło to znamie w porównaniu do innych krajów. Szkoda, że nie głosiłam tego we wszystkich językach. To mielibyśmy dużo większe szanse tutaj na Ziemi. I teraz, czyli te sprawy karmiczne, to, że te dziewczyny zachowały się tak okropnie, tak, tego naprawdę nie sposób nazwać słowami, jak można tak się w ogóle zachować do kogoś, kto im dał pracę, bo nie miały pracy, nigdzie pracy nie mogły znaleźć. No ja już dzisiaj wiem, dlaczego one nigdzie nie mogły znaleźć pracy i do dzisiaj tej pracy nie mają. No bo takich osób się normalnie nie zatrudnia. Ja je przyjęłam do pracy, dałam im szansę. I czym one mi podziękowały? No, zamiast swoją karmę przepracować, odnowiły ją i będą musiały z nią żyć w kolejnej inkarnacji. I tutaj oczywiście to są również wyzwania dla nas, bo jak my spotykamy tę osobę, to jak my zareagujemy? Czy my sobie w spotkaniu z tą osobą narobimy nowej karmy, czy nie? Czy pozostaniemy po tej stronie dobra i bez względu na to, co ta osoba robi, to my i tak zostajemy w prawdzie i my i tak zostajemy w naszym świetle. Czyli to, co mówił Jezus, nadstaw drugi policzek, to nie chodzi o to, żeby się dać poniżyć, to nie chodzi o to, żeby się dać uderzyć, czy coś w tym sensie, to trzeba popatrzeć metaforycznie na coś takiego. Czyli spotykam osobę, z którą mam karmę. I teraz tak, mam szansę uwolnić się z prawa karmy i z całego tego procesu karmicznego. I teraz jak widzę tę osobę i przypomni mi się ta sytuacja, bo naturalnie nam się to przypomni, bo patrzymy w oczy tej osoby, widzimy tą duszę i pewne podobieństwa zachodzą, i w tym nawet imiona zdradzają nasze już połączenia karmiczne. I teraz, czy my się zachowamy teraz, byliśmy ofiarą w poprzednim życiu, czyli ktoś nam zrobił krzywdę, czy my teraz przeskoczymy i staniemy się sprawcą? Czy wycofamy się emocjonalnie i zdamy sobie sprawę z tego, ta osoba powraca, mam szansę się uwolnić, uwalniam się. Ta osoba zazwyczaj się nie uwalnia, chyba że naprawdę jest świadoma tego, co się dzieje, to może się uwolnić.
I ta osoba, jeżeli się nie uwalnia, robi dokładnie to samo, co zrobiła wcześniej. I dokładnie te dwie dziewczyny, znamy się z poprzednich inkarnacji, zrobiły dokładnie to samo w poprzednich, ale one dzisiaj tego w ogóle nie pamiętają i to naturalnie ja jestem najgorsza. Okej, idziemy dalej. Czyli myślę, że to będzie takim ogromnym, ogromnym wyjaśnieniem, co tutaj się dzieje, że my nie tylko naszą karmę czyścimy, my nie tylko przechodzimy do jakiegoś wyższego procesu, ale również rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, to są wyzwania, żebyśmy mogli przejść do wyższego procesu, czyli zdajemy egzamin, przechodzimy na wyższy poziom i takie właśnie spotkania z takimi ludźmi, którzy robią nam jakieś świństwo, to są również wyzwania dla nas, żeby nie uderzyć z powrotem i nie narobić sobie karmy. Jeżeli to jest niejasne, to bardzo proszę o pytania poniżej w komentarzach. Postaram się na każde odpowiedzieć jak najszybciej, bo ja wiem, że to jest bardzo trudny temat. To jest bardzo trudny temat i to jest tak wielopłaszczyznowy, że jeżeli mówię o tym, to zahaczę o kolejne, o kolejne, o kolejne i może się pojawić bardzo dużo pytań. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to bardzo, bardzo prosto. Już chyba prościej się nie da. Okej, idziemy dalej. Kolejna rzecz, która pojawia się troszeczkę taka z takich pytań, które nie zostały zadane, ale gdzieś tam w głowie, gdzieś się pojawiają. Więc zdarzyło się tak 2 albo 3 razy, że ja pokazując coś na mediach społecznościowych, pokazałam no na przykład samochód, którym jeżdżę, albo gdzie miejsce, w którym jestem, albo jakiś tam hotel, albo coś takiego. Pokazując Wam tym samym, że udało mi się samej do tego dojść, samej to osiągnąć. Ja nie mam partnera, który mnie obsypał milionami, żeby było jasne, dobrze? Dla tych osób, które może pierwszy raz tutaj są. Do wszystkiego dochodziłam sama przez te wszystkie lata i również pracując nad sobą, usuwając moje różne programy, które mi zostały wgrane, jak każdemu z nas, każdy z nas w dzieciństwie miał wgrane pewne programy. I pokazując to, pokazuję Ci, jak magia działa, że to jest wszystko możliwe, wszystko, czego pragniesz, wszystko, co sobie wymarzysz, to jest możliwe. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe. Ale co wywołały te publikacje? Mogły wywołać w osobach, które mają kompleksy, czują się niedowartościowane, które nie rozumieją pewnych procesów, mogły wywołać zazdrość, zawiść, wręcz nienawiść albo takie odczucie, jak ja mogę mówić Wam o datkach na ono semina, na sadzenie lasów albo o datkach na oazę, przecież jak ja mam tyle pieniędzy, to ja mogę to wszystko sama robić. Naturalnie ja mogę to sama robić i robię dużo, dużo więcej niż widać, niż Wam pokazuję. Dużo, dużo więcej. Praktycznie każdego dnia. Ale to nie oznacza, że wszystko ma spoczywać na moich barkach. Bo każdy z nas każdego dnia żeruje na ziemi. Każdy z nas używa papier toaletowy, każdy z nas używa telefonu, energii, każdy z nas używa ubrań, butów, samochodów, komputerów itd., itd. A to jest kosztem naszej Matki Ziemi. I to oznacza, że każdy z nas ma obowiązek dać coś z powrotem. Każdy z nas. I to nie jest tak, że o, Maria Bukardi tyle zarabia, to niech ona to wszystko zrobi, a ja sobie dalej żyję tak, jak żyję, no bo ja mniej zarabiam. I to nie jest tak, że przyjdzie jakiś Mesjasz i uratuje nas wszystkich ziemian. Nie uratuje nas wszystkich, bo nie wszyscy na to zasłużyli. I my sami ratujemy siebie każdego dnia. Żeby to było jeszcze jasne? Tych ostatnich tematów, czyli czy wszystkie obce rasy, które są na Ziemi, które tutaj są między nami, o których się tak głosi, takie różne hipotezy o przybyszach z kosmosu i wszystkich tutaj technologiach i manipulacjach i tak dalej, czy to jest prawda, że oni wszyscy chcą nam źle, że to jest prawda, że oni wszyscy nami manipulują? To nie jest prawda. I te osoby, które coś takiego mówią, to same na siebie powinny popatrzeć. Bo, jak to się mówi? Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Takie osoby, które mówią źle o innych, a ten,
Robią to po to, żeby od siebie odwrócić uwagę, a w rzeczywistości to one są fałszywe, to one manipulują, to one próbują się wybić nad innymi. Ci, co najgłośniej krzyczą, łapać złodzieja, łapać złodzieja, sami coś ukradli. Ci, co najgłośniej krzyczą, obce rasy nami manipulują, tak, wszyscy są źli, to oni są najgorsi. To oni są najgorsi. Więc naturalnie są między nami nasionka gwiezdne w ludzkim ciele, różne inne energie, które widać, nie widać. Nie wiem, czy ktoś z Was widział takie doświadczenia. Były robione z czujnikami w samochodzie Tesla, że na przykład czujniki widzą dusze z cmentarza przechodzące przez jezdnię, a ludzie ich nie widzą i kamera normalna z telefonu ich nie widzi. A na podświetlaczu w samochodzie w Tesli samochód wydaje dźwięk ostrzeżenia, bo przechodzi człowiek, którego nie ma, bo to jest dusza. Więc to wszystko jest wokół nas. My możemy sobie gadać czy nie gadać, że to nie istnieje w ogóle. Albo znów w przeciwnym kierunku, tak wszyscy jesteśmy zmanipulowani, wszyscy jesteśmy zainfekowani. No ci, co przyjęli z nami bestii, są zainfekowani. Tutaj nie będziemy się oszukiwać. To można zmienić, na to można wpłynąć i próbować to doprowadzić do porządku, czyli ten swój kod DNA doprowadzić znowu do boskości poprzez różne rytuały i poprzez magię. Ale jeżeli mówimy o tych innych przybyszach i tak dalej, to tak jak i wszędzie na ziemi, zawsze światło i mrok. Czyli są i ci dobrzy, którzy tutaj przyszli, żeby pomagać, żeby wnosić dobre rozwiązania, żeby ratować tą ziemię, ratować ludzi, czy ich wspierać, i są źli. I to nie można powiedzieć, wszyscy z drako, wszystkie drakońskie nasiona to są złe. No jak byś się poczuła i jak byś się poczuł, jeżeli cię odczytam, skąd pochodzisz i się okazuje, że pochodzisz z drako. A drako były tylko ofiarami. Kolejnymi ofiarami. I potem przeszło na Oriona i na Orionie również były ofiary. I co możemy dzisiaj powiedzieć? No wszyscy ziemianie to kompletne dno, bo dali się zmanipulować, dali się przyjąć znajem bestii, nie chcę tego słowa używać, co zrobić, czyli wstrzyknąć sobie pewną substancję, czyli oni wszyscy są źli. To są wszystko teraz zombie i oni wszyscy działają tylko na naszą szkodę. No jak byśmy się poczuli, jeżeli ktoś by tak o nas mówił? I czy to jest fair, tak mówić o innych rasach? Żeby te osoby się kiedyś nie obudziły, jak im przyjdzie boska sprawiedliwość. Czyli podsumowując temat, wszędzie są ludzie i ludziska i tak samo wszędzie są te dusze, które mają wyższą świadomość, dusze, które mają niższą świadomość, dusze, które są czyste i krystaliczne i dusze, które są opętane i są marionetkami w rękach jakichś innych istot. I nie wolno tak mówić, że wszyscy z Drako to są źli, wszyscy coś tam, rasa szara to są źli, wszyscy z Oriona to są źli. No, to jesteśmy w przedszkolu czy gdzieś? Tak to można do przedszkolaków mówić. Ja się w ogóle dziwię, że ludzie tego słuchają, takich bzdur. Naprawdę się dziwię. No chyba po to, żeby się pośmiać. Dobrze. Czyli to wszystko, co chciałam dzisiaj przekazać. Czekam na pytania. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do mnie, ja naprawdę jestem Wam tak wdzięczna moim hejterom, bo hejterzy się nie boją. Hejterzy od razu przewalą z grubej rury, no nie? A Mario coś tam, używałaś takiego kremu. A Mario coś tam. Tam pokazałaś. I ja wtedy mogę się obronić. Ja wtedy mogę powiedzieć moje argumenty. Ja mogę powiedzieć, nie mam argumentu, jestem winna, naprawdę nie wiedziałam. Ale jeżeli nie zadajemy pytań, a tylko sobie myślimy w głowie, a ciekawe dlaczego tak, a dlaczego tak, a dlaczego Maria robiła ten projekt z tym artystą, albo dlaczego Maria robiła ten projekt, a już tego nie ma, dlaczego te treści są usunięte, a która to była z tych pracownic, która zrobiła coś takiego? Po prostu pytajcie. Pytajcie o rzeczy, które Was interesują. Ja nie mam niczego do ukrycia. Żadnych rzeczy, które miałabym przed kimś, kimkolwiek ukrywać. Moje życie to mogę tak na dłoni pokazać dla całego świata. I to właśnie jest najbardziej niebezpieczne dla niektórych. Bo nie ma punktu, w który można było uderzać. Nie ma punktu, w który można było uderzać. Dlatego
Masz pytania, pytaj. Nie chcesz publicznie, napisz do mnie maila. Nie chcesz się ujawniać, kim jesteś. A masz pytanie, to załóż sobie fikcyjnego maila, napisz do mnie, Mario, słuchaj, ja Cię oglądam, ja Cię słucham i mam takie obiekcje. I ja wtedy albo na tego maila odpowiem, albo odpowiem publicznie. I wtedy dla wszystkich innych będzie jasne. Pytajcie, bo kto pyta, nie błądzi. I co mam na myśli, nie błądzi? Nie szuka jakichś innych dziwnych ludzi, którzy świecą jak sztuczne gwiazdki, a które mogą być manipulacją. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.